Witam, ja jestem kamerzysta. Dzisiaj pokażę Wam, dlaczego Marek już nie dodaje filmików z Meliny. Najprawdopodobniej większość z Was zastanawia się, dlaczego ta seria się już skończyła. Dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na to pytanie. Więc zapraszam Was wszystkich, zobaczmy, jak to wszystko wygląda, dlaczego te filmy już nie pojawiają się na kanale. Zobaczmy, jak Melina prezentuje się aktualnie. Jak widać, niewiele zostało zrobione, ale zaraz wytłumaczę Wam dlaczego. Jak możemy zauważyć, pierwszy pokój jest już w stanie deweloperskim. W zasadzie robiłem go praktycznie samemu, bo Marek w pewnym momencie stwierdził, że nie opłaca mu się to i przydzielił mi takie zadanie wykończenia tego do końca. Mam nadzieję, że w aktualnym stadium Wam się to podoba. Ja też niezbyt mam dużo czasu, żeby to kończyć. W każdym razie ściany są już wygładzone, wymieniłem okna i pociągnąłem elektrykę. Oczywiście wszystko muszę robić samemu, miał to robić Marek, ale Marek się na tym po prostu nie zna. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Przejdźmy do następnego pomieszczenia. Na tej ścianie chciałbym narysować taki duży przycisk subskrybuj. Nie wiem, czy Marek mi na to pozwoli, ale zobaczcie wizualizację, jakby to mniej więcej wyglądało. A skoro już jesteśmy przy subskrypcjach, to możecie kliknąć ten czerwony przycisk, będzie mi bardzo miło. Dobra, przejdźmy do dalszej części filmu. Tutaj wcześniej była komórka. Zbiłem tynk ze ściany, aktualnie doprowadzając ją do stylu retro. Mam nadzieję, że wiecie, co to jest styl retro. W każdym razie taki fajny, stary styl. Zobaczycie, jak będzie to wyglądać finalnie. Jeszcze troszeczkę mi to najprawdopodobniej zajmie, ale myślę, że nie będziecie zawiedzeni. U góry już są pociągnięte regipsy z sufitu, żeby ściany były proste. Skleiłem sobie coś takiego, bo jest ze mnie złota rączka. Bo Marek też obcina koszty i nie dał mi rusztowania. Także musiałem sobie to skleić ze starych drzwi i futryny. Mam nadzieję, że podoba Wam się takie rozwiązanie tego problemu. Przejdźmy dalej. Tutaj znajduje się kuchnia. Wypieprzyłem ten stary, renesansowy zlew. Oczywiście tutaj będzie nowy zlew, ale na razie wygląda tak, jak wygląda, ze względu na to, że nie mam czasu, bo Marek daje mi mnóstwo innych zadań. Tutaj zbiłem te stare ściany. Było to dosyć ciężkie. Tutaj możemy zauważyć, jakże zajebisty kontakt, który jest 40-letnim kontaktem, ale elektryka jest nowa, bo tak jak mówię, pociągnąłem całą elektrykę. Tutaj wypieprzyłem stary piec. Aktualnie wygląda niezbyt ciekawie, ale myślę, że wszystko kiedyś powinno wyglądać dobrze. Oczywiście, jeżeli Marek by po prostu to umożliwi. Tutaj zrobiłem sobie takie pomieszczenie, w którym czasami nocuję, bo wiadomo, nie zawsze mogę wrócić do rezydencji Marka, ze względu na to, że po prostu muszę to skończyć. Niemniej jednak, czasem ze mną śpią różni youtuberzy, po prostu, którzy mi pomagają, bo Marek nie ma serca. A ja staram się po prostu jakoś to dokończyć. Obiecuję Wam, że wszystko będzie wyglądać bardzo fajnie, bo postaram się to dokończyć. Naprawdę, tak jak Marek powiedział, wszystko będzie wykończone w bardzo wysokim standardzie. Jedyne, czego potrzebuję, to czasu, no i oczywiście pieniędzy od Marka, ale mam nadzieję, że Marek chociaż tej obietnicy dotrzyma. Ogólnie to łóżko jest bardzo wygodne. Jak wynosiłem gruz, to znalazłem je na śmietniku, bo Marek też mi nie dał pieniędzy na łóżko. W sumie dopiero chcę dać pieniądze, jak będzie przygotowywać łóżko dla siebie. Da jakieś 30-40 tysięcy. Na razie nie dał nawet złamanego grosza, pomimo że prosiłem go o to, żeby dał chociaż te 300-400 zł na jakikolwiek materac. No ale jak widać, poradziłem sobie. Krzesła też bardzo solidne. Taki menel chciał mi je wyrwać, ale się szarpałem z nim pod śmietnikiem. Wygrałem tą walkę, no wyszedłem z małym uszczerbkiem na zdrowiu, tam prawie mi złamał palca, ale to nieważne. Ważne, że krzesło jest moje. Co do szafy, nie została znaleziona na śmietniku, jest ona z odzysku. W zasadzie to ją ukradłem, no ale to już pomińmy. Może to wytnę, nie wiem. I co? Akurat tą miskę i tą łyżkę wykopałem z ziemi, bo czasami sobie chodzę z wykrywaczem metalu i po prostu taką miskę sobie wykopałem. Mam nadzieję, że Wam to się wszystko podoba, jak sobie potrafi poradzić człowiek w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Ja jestem idealnym przykładem. W każdym razie, jeżeli chcecie zobaczyć kolejny filmik z tej Meliny, jak będę ją dalej remontować, będzie ona na coraz wyższym i wyższym i wyższym standardzie, to zostawcie łapeczkę w górę, na pewno mnie to jakoś zmotywuje. Ja się z Wami żegnam w sumie, bo powiedziałem Wam to, co chciałem Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że Marek nie będzie chociaż pewnie będzie zły i obetnie mi wypłatę, ale już tak nic od niego nie dostaję, więc mi jest to bez różnicy. Więc zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Zasubskrybujcie też kanał Marka. Tutaj najedźcie i zasubskrybujcie. Dobra, żegnam się z Wami. Na razie, na razie, na razie. Pa, pa.